o zabranie głosu pana marszałka Adama Stusika. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja proszę o uruchomienie prezentacji, którą tam przesłałem. Proszę Państwa, no mogę powiedzieć tak, że właściwie problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce to mają miejsce od samego początku transformacji. Taki miałem szczęście, że uczestniczyłem w całym procesie budowania systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Dzisiaj już po tym nie został nawet ślad, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze uważam, że, jeśli następny slajd bym poprosił, uważam, że główne problemy to jest niewystarczające nakłady na finansowanie ochrony zdrowia. Przypomnę, że początkowo składka wynosiła 7,5%, chociaż wszyscy eksperci w 90-tych latach mówili, że ona powinna wynosić co najmniej 11-12%. Obecnie mamy tę składkę na poziomie 9% i mamy do czynienia z strukturalnym deficytem finansowym. Dzisiaj tu już moi przedmówcy o tym mówili i uważam, że bez skokowego wzrostu składki o co najmniej 2% ciężko jest mówić o sprawnym funkcjonowaniu, zwłaszcza lecznictwa szpitalnego. I oczywiście ten ambitny cel podniesienia nakładów do 6% PKB no jest przed nami, ale uważam, że można to zrobić bardzo szybko, o tym za chwilę. Jako marszałek województwa mazowieckiego też muszę zwrócić uwagę na to, że obecny algorytm podziału między poszczególne regiony jest nieracjonalny i jest niesprawiedliwy, dlatego że na przykład my mamy blisko 23% całej bazy wysokospecjalistycznej. Są to szpitale kliniczne, są to szpitale uniwersyteckie, instytutów i ten algorytm po prostu tego nie uwzględnia. Uważamy, że powinien być algorytm podziału uwzględniać, jeśli chodzi o koszty leczenia, również fakt, że dane regiony mają określoną większą bazę. Prosiłbym następny slajd. Proszę Państwa, jest też wadliwy system kształcenia kadr medycznych. Bez wątpienia dzisiaj procesy specjalizacji też są moim zdaniem bardzo utrudnione i w konsekwencji obserwujemy brak kadry medycznej. Są też takie rozstrzygnięcia ustawowe, które są wynikiem na przykład podniesienia płacy minimalnej czy różnych uregulowań płac w systemie zdrowia, które w konsekwencji niestety prowadzą do obciążania tym placówek, a nie znajduje to pokrycia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jakie tutaj propozycje? Jednak prosiłbym o powrót do tej prezentacji. Panie marszałku, czas nam się kończy, więc prosimy o krótkie podsumowanie. No więc może takie postulowane kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia. Po pierwsze zwiększenie globalnych nakładów na ochronę zdrowia poprzez wzrost składki zdrowotnej mimo 2 punkty procentowe. Przy czym ja nie mówię tutaj o tym, żeby podnosić podatki, tylko można to zrobić przesuwając ze składki rentowej. Dzisiaj spadła ilość rencistów od 2 milionów do 750 około tysięcy i nie ma potrzeby.